Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego ma ugruntowaną pozycję w Polsce. Od wielu lat lokujemy się na pierwszych miejscach w rankingach wydziałów prawa. W tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu Gazety Prawnej. Mamy bardzo nowoczesne programy studiów prawniczych i bardzo nowoczesny program studiów administracyjnych. W ramach tego programu to student reżyseruje swoje studia. W ramach tworzenia waszych ścieżek zawodowych przygotowaliśmy program tak zwanej ścieżki europejskiej. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska nie jest w stanie wykorzystać wszystkich miejsc urzędniczych dla prawników w instytucjach europejskich, bo nasi absolwenci studiów są za słabo do tego przygotowani. My chcemy to zmienić. Chcemy was przygotować do tego, żebyście mogli z powodzeniem konkurować z absolwentami szkół wyższych z innych krajów, żebyście mogli zająć te pozycje zawodowe w Unii Europejskiej, które nam się po prostu należą. To jest biblioteka. Ona jest w tej chwili pusta, bo są wakacje, ale przekonacie się, że w październiku zapełni się studentami. Tu zatętni życie. Będzie was tu sporo, ale zajmiemy się wami, ponieważ mamy u nas na uczelni program coachingu, program opieki nad niewielkimi grupami studentów. Taką opiekę sprawują nasi doświadczeni profesorowie, adiunkci i nasi asystenci. O nowoczesności kraju nie decydują autostrady czy jakość autostrad. O nowoczesności kraju decyduje administracja tego kraju. My proponujemy wam nowoczesne studia na administracji, na kierunku administracja publiczna. Program tych studiów został stworzony w tym roku. Jest zasadniczo odmienny od tradycyjnych studiów administracyjnych. Ten program łączy w sobie trzy podstawowe elementy: szeroką wiedzę humanistyczną, wiedzę administracyjną i ścieżki specjalistyczne. Proponujemy wam skoncentrowanie się na samorządzie oraz ścieżkę europejską, która przygotuje was do pracy w instytucjach, które mają kontakt z instytucjami europejskimi. Takim elementem niezwykle interesującym na naszych studiach jest to, że macie do dyspozycji jedyną w szkołach prywatnych pracownię kryminalistyki, wyposażoną dość profesjonalnie, prowadzoną przez fachowca. I tam nauczycie się, jak zbiera się ślady, jak robi się maski pośmiertne, jak robi się odcisk buta w piasku, co to jest broń palna i jak posługiwać się bronią palną. Mamy tu także bardzo rozbudowany sektor zajęć z kryminologii, choćby ze względu na moje zainteresowania. Sporo mówimy o takich kwestiach jak problematyka handlu ludźmi czy eliminowanie tortur. Więc jest to bardzo nowoczesny program kryminologii, który jest również frapujący z racji tego, że macie sporo kontaktu z problematyką międzynarodową, przestępczości międzynarodowej, przestępczości zorganizowanej.